W odcinkach Poszukiwaczy Historii nieraz opowiadamy o różnych rodzajach broni, które czasami wykopujemy, czasami ich części, może amunicję do nich. Ale rzadko jest czas, żeby opowiedzieć dokładniej o tej broni, więc dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o pewnych takich ikonach II wojny światowej, egzemplarzach broni, która stała się kultowa. Słuchajcie, dzisiaj opowiem Wam o broni Armii Czerwonej. Trochę się nią obładowałem, to dzięki uprzejmości Macieja, z którego kolekcji te wszystkie egzemplarze strzeleckiej broni Armii Czerwonej pochodzą. I dzisiaj opowiemy sobie właśnie o Armii Czerwonej i jej uzbrojeniu strzeleckim w czasie II wojny światowej. Tej mojej prezentacji radzieckiej broni strzeleckiej z czasu II wojny światowej nie byłoby, gdyby nie olbrzymia pomoc mojego macierzystego stowarzyszenia strzeleckiego. Stowarzyszenie, Towarzystwo Strzeleckie Olender Shooting Center, dzięki któremu mogę sobie popykać tych różnych fajnych, zabytkowych rodzajów broni. O radzieckiej broni utarł się mit, że jest prostacka, byliaka, źle skonstruowana. No jest to mit, jest to kompletny mit, bo radziecka armia w czasie II wojny światowej dysponowała olbrzymim arsenałem różnych rodzajów broni strzeleckiej i kilka tych takich podstawowych rodzajów broni pokażemy właśnie dzisiaj. Rosjanie osiągnęli w tym perfekcję, ponieważ bardzo dużo rodzajów broni strzeleckiej strzelała tą samą amunicją. Czyli mieliśmy tutaj zasadniczo rozróżnienie na amunicję karabinową i pistoletową. Tutaj widzimy amunicję karabinową. W tak zwanych obojmach, czyli łódkach amunicyjnych, mamy amunicję kalibru 7,62 na 54 mm. Standardową amunicję systemu Mosin. Amunicja początkowo tempołukowa, to jest pierwsza amunicja do trioch linijek, czyli radzieckich Mosinów 1891, zaprzestano jej produkcji w 1915 roku i jej miejsce zastąpiła amunicja ostrołukowa, o właśnie, z pociskiem ostrołukowym, czyli takim szpicem zakończony jest pocisk, tak to łuska jest identyczna, po czym z biegiem czasu Rosjanie zaczęli produkować amunicję nie tylko w łuskach mosiężnych, ale także stalowych lakierowanych. Tu jest przykład takiego naboju w łusce stalowej lakierowanej właśnie. No a także leży tutaj ślepak. Pakowanie tej amunicji głównie chodziło o tak zwane cynki, czyli konserwy amunicyjne. W skrzynce drewnianej mieściły się dwa cynki tak zwane, czyli dwie konserwy cynkowe, każda zawierająca 440 sztuk nabojów do karabinu Mosina. I tutaj widzimy paczkę jeszcze z czasów I wojny światowej. O, tu nawet jest pieczątka, widzicie, odwrócę. O, tak. Tutaj jest amunicja do Mosina z 1913 roku. To były takie eleganckie paczki, które ładnie pasowały do ładownic armii rosyjskiej w tamtym czasie. Widzicie ten kształt taki charakterystyczny, żeby lepiej weszło do ładownicy. Natomiast potem zrezygnowano z tego pomysłu, był chyba zbyt drogi w produkcji i zastąpiono go po prostu takimi paczkami mieszczącymi amunicję. O, takim kordonkiem tylko związanymi. I w roku 1933 pojawia się nowy rodzaj broni strzeleckiej, pistolety systemu Tokariewa. Ten pistolet obrazca Tricjev Ogoda o kalibru 7,62 mm. Tu mamy taką właśnie paczuszkę na 70 sztuk nabojów do pistoletu systemu Tokariewa. O, tutaj jest taki nabój. Właściwie na polach bitew z czasów II wojny światowej znajdujemy cały czas całe tony tego badziewia. Cała historia broni strzeleckiej rosyjskiej i potem radzieckiej to przede wszystkim Mosin 1891. Zawsze, kiedy zbierały się jakieś wojskowe komisje, żeby opracować broń dla armii, szykowały się naprawdę wielkie problemy. Wyjątkiem jest właśnie Mosin, który potwierdza regułę zresztą. Tutaj broń, która stworzyła komisja, której właśnie patronował niejaki Mosin, okazała się bardzo dobra, jak na tamte czasy bardzo nowoczesna i nazwano ją triochlinijką. Dlaczego? Ponieważ ta broń, kaliber tej broni, to były dokładnie trzy linie. Trzy linie. W Rosji carskiej nie było systemu metrycznego zwyczajnego, bo były arszyny, wiorsty i właśnie linie.
Trzy linie to jest dokładnie 7,62 mm w przeliczeniu. Dlatego Rosjanie nazywają do dzisiaj tą broń trójlinijką. I jest taka słynna historia czterech pancernych, zasłyszana, że polski oficer wrześniowy, który wraca z niewoli, ogląda Mosina właśnie. Akurat Mosina 44 ogląda, którego zaraz pokażę. No nieważne, w każdym razie broń tego samego systemu i z dezaprobatą sprawdza tą broń i mówi: Mauser Radomski nie klekotał. Nie? A na to mu odpowiada Wiarus już z Armii Ludowej, a ten się za to piachu nie boi. Tak rzeczywiście. Ja to sprawdziłem empirycznie i okazuje się, że Mosiny rzeczywiście piachu się nie boją, natomiast radomskie Mausery tak, owszem, bardzo. Mamy tutaj magazynek, a widzicie? Otworzyłem pudełko magazynka od dołu. Jak wyglądało zasilanie tej broni w amunicję? Słuchajcie, w wielu filmach wojennych rosyjskich podejrzewam, jak rosyjscy żołnierze pakują amunicję z łódek do Mosina w ten sposób, z tej strony, od magazynka. Dlaczego? Słuchajcie, chodziło o to, że mogli sobie w ten sposób zapewnić jeden dodatkowy nabój. Jak to robili? Wprowadzali najpierw do komory pierwszy nabój, zamykali zamek, tak? Już mamy pierwszy nabój. A potem do magazynka tutaj, który mieścił 5 nabojów, wprowadzali 5, czyli mieli 6 nabojów, a nie 5, co czasami w warunkach bojowych mogło się im bardzo, bardzo przydać. Dlatego taki patencik sprzedaję tym, którzy by chcieli sobie z Mośka postrzelać i mieć trochę więcej nabojów. Słuchajcie, jesteśmy na strzelnicy, to jest zamknięte pomieszczenie, a to jest broń, która strzela amunicją strzelecką, no bojową taką, karabinową, więc słuchawki to jest podstawa BHP tutaj. Na razie je ściągnę, ale jak już będę oddawał strzały, to założymy słuchawki, bo kiedyś stwierdziłem, nie, jestem twardziel, nie założę słuchawek. 3 dni mnie ucho bolało. Także radzę założyć słuchawki. I co? Ta trójlinijka to typowy karabin, który mimo tego, że w pewnym momencie pojawia się pomysł na półautomaty w Armii Czerwonej, to jednak do samego końca II wojny światowej jest podstawową bronią czerwonoarmistów, czyli to jest ten najbardziej standardowy karabin używany przez Armię Czerwoną w czasie II wojny światowej. Chleb powszedni czerwonoarmistów. No to co? Ładuje się go w ten sposób, że odciągamy zamek, bierzemy sobie o paczka amunicji, wyasygnujemy 5 sztuk, mamy piąteczkę, o, mamy piąteczkę nabojów i co, i pakujemy do magazynka. W ogóle z tym Mosinem to była afera, bo okazało się, że Mosin, który konstruował broń dla armii rosyjskiej jeszcze przed I wojną światową, głównie pracował przy modyfikacjach karabinu Berdan. No, stworzył konstrukcję w 1890 roku, której zawarł w tej konstrukcji, bardzo fajną konstrukcję, zawarł w niej patent broni, dokładnie magazynka patent, który był opatentowany już przez niejakiego Nagana. I to wywołało pewne scysje i zrzuciło na głowę Mosina pewne tam reperkusje. I tak dostał medal świętego Jerzego III klasy za tą właśnie konstrukcję Mosina 1891. Ale no, powiedzmy, nie obyło się bez pewnego niesmaku przy tym. Natomiast stworzył Mosin broń, trzeba powiedzieć, genialną w swojej prostocie. Broń, która przeszła z żołnierzem rosyjskim, a potem radzieckim do samego końca II wojny światowej. No więc zobaczymy, jak się z tego strzela. Ma to niezłego kopa, muszę wam powiedzieć. Wszystkie Mośki mają dobrego kopa. Uwaga, mamy sobie tabliczkę. Pamiętamy o ławkach. Po raz kolejny znowu zapomniałem. I teraz walimy z tego, z tej armaty. Fajnie? Wrażenia akustyczne są niesamowite, muszę wam powiedzieć. Jak to w Mośku. Ale człowiek dopiero wtedy czuje, że walczy. To nie jest takie... Nie, nie. To jest prawdziwy kop. Dla prawdziwych mężczyzn. Nie, dla osłów, słuchajcie, którzy bawią się bronią. I... Gin. Ostatnia piątka.
kochani. To był właśnie Mosin 1891. Co ja mu tutaj zrobiłem? Tak, wziąłem mu dziurę na kolczyki. Dwa kolczyki mu zrobiłem, jeden w sumie w uchu środkowym, drugi tam, gdzie powinien być zasadniczo. Wpakowałem mu pociski w brzuszek, jak widzę. No, czyli średnia Popkiewicza, czyli strzelam jak pijany. O, widzicie, tu się ładnie nam mieści w kadr. To jest Mosin 44, no taka też radziecka kultowa broń, ale już z końca wojny. To jest wzór 1944 roku, więc jest to karabinek. Jest to karabinek, czyli taki karabin, tylko że ze skróconą lufą i zmniejszonym zasięgiem. Ale słuchajcie, no jeżeli tamte karabiny, te długie karabiny, wszyscy się szczycili, wszyscy się zachłystywali tym pod koniec XIX wieku. O rany, nasz karabin bije na 1,5 kilometra. No i co z tego? Skoro przyrządy celownicze w tej broni są tak rozwiązane, że nie ma szansy, żeby sylwetka człowieka z 1,5 kilometra się w nich zmieściła, jest za mała. Więc i tak się strzela Panu Bogu w okno. Więc stwierdzono, że te 500-700 metrów to już jest maks. Rozkładanie bagnetu w Mosinie 4.4. Pach, ściskamy tutaj. O, na sprężynie jest pierścień. I teraz zakładamy. Zablokowała się broń, tak? Teraz z powrotem pach. Bagnet na broń i możemy sobie pójść na bagnety. Słuchajcie, jeszcze kolejna sprawa. Bagnet. Rosjanie wszyscy mają tak zwane sztyki. Po rosyjsku się mówi sztyk na bagnet. I żeby odróżnić te rosyjskie bagnety kolne, Rosjanie byli fanami bagnetów kolnych, te sztyki od niemieckich bagnetów, które były sieczno-kolne, na niemieckie bagnety Rosjanie mówią sztyk na ża, czyli bagnety noże. Co, bagnet nóż, tak zwany, nie? Używać rosyjskiej nomenklatury, był na pewno dużo praktyczniejszy. Można było sobie nim, nie wiem, pokroić chleb, nie wiem, obciąć jakieś gałązki. No tym radzieckim czy rosyjskim wcześniej bagnetem, no było ciężko to zrobić. Natomiast podczas walki wręcz, ja bym jednak wybrał taki bagnet, ponieważ gdybyś nawet nie chciał zrobić krzywdy temu człowiekowi, to jeżeli biegniesz na niego ze skierowanym takim rożnem, to musisz go na niego nabić. Nie ma zmiłuj. Bagnety sieczne potrafiły się omsknąć po żebrach nieprzyjaciela, czyli raniąc go w jakiś sposób delikatny. Natomiast ten, jak się już wbił, no to się już niestety wbił. Albo stety. To zależy od punktu widzenia. Więc standardowo wrzucimy naboje. Załadowaliśmy cały magazynek, pustą łódkę. Ding! Wyrzucamy. Dlatego na polach bitew znajdujemy tyle tych opróżnionych łódek, to jest kiepski sygnał, bo one są zrobione z żelaza, łatwo rdzewieją, więc mamy już prowadzoną amunicję do magazynka, tak? Mamy tarczę przed sobą i mamy mośka. No to co? Ładujemy tego mośka, pierwszy nabój wchodzi załadowany i słuchajcie, podstawa przy Mosinie. Właśnie, Popkiewicz zapomniał o BHP strzelania, jak zwykle. Stary, a głupi, nie? I co? Walimy w brzuszek. Mosin ma świetny odrzut. Bam! Wyleciała pierwsza łuska. Próbujemy dalej. Jak diabeł z pistoletu, co? Bang! Wow. I zobaczcie, tu jest taka ciekawostka, oczywiście Popkiewicz, o tutaj, gość rzeczywiście dostał na mostek, także już byłoby po nim. Ale tutaj jest ciekawostka, zobaczcie jak ten pocisk poleciał. Bokiem! Podkręciłem, był taki kiedyś film. To chyba z niego. I skoro podstawowym uzbrojeniem strzeleckim Armii Czerwonej był karabin systemu Mosina, no to można się było tego spodziewać, że na pewno powstała jego wersja snajperska, oczywiście, tak, z priceum. Ten priceum akurat już jest powojenny, który jest założony, natomiast sam mosiek odpowiada tym mośkom z czasów II wojny światowej, także nie ma problemu, ten akurat konkretny. I co?
Czym się różni? Zobaczcie tą krzywą gałkę zamkową. W poprzednich Mośkach mieliśmy gałki zamkowe proste. Tu jest krzywa. No i jest oczywiście, o, tutaj montaż do tak zwanej, do czegoś, co mogę nazwać lubką, czyli do tego celownika optycznego. To jest zasadnicza różnica. Słuchajcie, ze mnie taki zajcew jak z koziej dupy trąba, więc nie spodziewajcie się niesamowitych osiągów. I znowu słuchawki. Mhm. Dobra, założyliśmy. Fryzura mi się poprawiła, nie? I co? Niemieccy snajperzy bardzo chętnie podobno używali właśnie tych Mosinów 1891. Twierdzili, że są celniejsze ponoć od Mauserów. No nie wiem, straszliwie wygląda moja koafiura, co? Wow! Strzeliłem. Trochę się przy ładowaniu naboju przycina, ale trzeba to przełamać. Bam! Chyba w coś trafiłem. I co? I oddajemy sobie ostatni strzał z tego Mośka. Poczujemy się przez chwilę jak radzieccy snajperzy w czasie II wojny światowej. Coś trafiłem. No i jak już przeszliśmy po tych wszystkich karabinach, które były repetierami, no to przejdźmy sobie do automatu w takim razie w Armii Czerwonej. Jak widzicie, jeżeli chodzi tutaj o broń strzelecką, to mamy wszystko zasilane właściwie amunicją Mosina. Tu mamy kolejną broń, która też jest zasilana z amunicji systemu Mosina z SWT-40, czyli samozarядная винтовка Tokarjewa. Broń, która została już jakby opracowana w roku 1938, stąd jej wzór SWT-38, potem poprawiona i wdrożona po odpowiednich poprawkach jako SWT-40, to jest właśnie SWT-40. Przed rozpoczęciem II wojny światowej w latach 30. była taka zajawka na półautomaty, na karabinki półautomatyczne. Uważano, niektórzy uważali, że ta przyszła wojna będzie wojną właśnie karabinków półautomatycznych i wszyscy sobie jakieś tam projektowali. Rosjanie też oczywiście nie byli do tyłu i właśnie SWT sobie zaprojektowali. W 1941 roku, kiedy 22 czerwca 1941 roku, kiedy III Rzesza atakuje Związek Radziecki, w ręce żołnierzy niemieckich, w ręce Wehrmachtu dostają się bardzo duże ilości SWT-38 i SWT-40. W niemieckiej armii SWT-40 służy, jest normalnie bronią przyjętą na stan, która nazywa się Selbstladengewehr 259R, czyli 259R. Pięknie po niemiecku, nie? Broń zasilana z magazynka pudełkowego, o proszę, broń, która po części stała się dla Niemców natchnieniem, ponieważ projektując swój karabinek półautomatyczny G43 zerżnęli właściwie cały system odprowadzenia gazowego. No proszę, magazynek pudełkowy, nikt prochu nie wynalazł, łukowy, tak jak już kiedyś mówiłem, każdy magazynek radziecki. Jest łatwy do poznania, ponieważ nie ma żadnych eleganckich żłobków i perforacji. Po prostu sama przyjemność. Załadowaliśmy magazynek. Zakładamy słuchawki. Musimy o tym pamiętać, bo to też nieźle brzmi. Co? Pakujemy magazynek. Magazynek zapakowany. I co? I przeciągamy sobie gałę. I możemy strzelać. Uwielbiam półautomaty. Jeżeli mówimy o automatach, o broni strzeleckiej, no to w Armii Czerwonej, no to musimy oczywiście powiedzieć o podstawowym rodzaju broni automatycznej, która była używana w Armii Czerwonej, czyli pepeszy. Pepesza jest tak prosta, że nawet, no jakiś oczywiście nie ujmując, mieszkaniec Kamczatki, który mieszkał wtedy w jurtach i za bardzo nie widział nigdy broni palnej tak zaawansowanej, mógł się nauczyć bardzo szybko jej obsługi. Pepesze rozbiera się w ten sposób. Wypnę magazynek profilaktycznie, to nic nie ma, ale złe nie śpi, nie? No i co? Wystarczy kciukiem. Otwieramy sobie jakby maskę w tej broni. To jest dosłownie maska. No i tutaj co? Znajduje się w środku zamek. Widzicie? O, bardzo prosty zamek. Jakbyście taki zamek znaleźli. O, coś co wygląda właśnie o tak.
To jest zamek od Pepy. To jest zamek od Pepy, znaczy blok stali, po prostu blok stali, a na końcu to tutaj dynda, jest sprężyna, jest taki czpień i co? I mamy taki kawałek, o, tekstolitu, który, co to powoduje? Jak ten zamek sobie pracuje, bo on lata wewnątrz pepeszy podczas strzelania, uderza zamek tutaj w ścianę komory zamkowej, widzicie tutaj. I to gdyby nie było tej amortyzacji w postaci tego tekstolitu, a czasami nawet kawałka drewna, bo też taki widziałem, to ta broń bardzo szybko uległaby zniszczeniu. No wystarczyło tam dać dosłownie kawałek kory albo drewienka i już wszystko było no, w miarę dobrze. Budowa tego pistoletu maszynowego jest tak prosta, że tak naprawdę w warunkach frontowych w każdej chwili można, jeżeli coś się zatnie, coś się stanie z zamkiem, to można dokonać jakiegoś doraźnego czyszczenia tego urządzenia. O i proszę, już założyłem zamek z powrotem, zabezpieczyłem, zamknąłem komorę zamkową, proszę. Teraz biorę bęben, pakuję bęben i jesteśmy gotowi do walki. Dlaczego? Słuchajcie, Rosjanie, oni doskonale wiedzieli, że na większy dystans z Niemcami, no bo to byli główni wrogowie podczas II wojny światowej, nie mają zbyt wielkich szans. Niemcy mieli bardzo precyzyjną broń, byli zdyscyplinowani, uczono ich tego na unitarce, w szkołach wojskowych. Rosjanie wiedzieli, że muszą skrócić dystans jak najszybciej, bo jeżeli dojdą blisko pierś z Niemcami, ich bagnety, czyli sztyki przeciwko sztyk nożom niemieckim, na pewno uzyskają przewagę. To w rosyjskiej armii to już było znane w XIX wieku, kiedy jeden z generałów rosyjskich mawiał, że rosyjskiemu żołnierzowi karabin służy do przenoszenia bagnetów. Trzeba bardzo szybko się zbliżyć do wroga. I tutaj oddziały fizylierów, czyli żołnierzy właśnie uzbrojonych w broń automatyczną, torowały sobie drogę. Trzeba było na krechę biec z krzykiem hura i może ponosiło się ciężkie straty na samym podejściu, ale jak już się dopadło do wroga, to ta jatka własna zamieniała się w jatkę wroga. I w ten sposób bardzo często właśnie idąc na krechę śmiało do przodu, kto śmiał, to ciął, tak mówili Rosjanie, można było wywalczyć sobie zwycięstwo i przewagę. I właśnie ta papiesza jest tym symbolem tej bezpardonowej walki, sposobu bezpardonowego walki Rosjan. Na mały dystans dojść i ubić gada. W ręku mam bębnowy magazynek od papieszy. O. Co zrobić, żeby go załadować? Trzeba go otworzyć. Jak się otwiera? Widzicie ten guzik tutaj? Wciskamy ten guzik i jednocześnie o, odciągamy tą blokadkę. Teraz klapa odskakuje i co? I mamy budzik z kukułką, nie? Normalnie jest sprężyna, którą trzeba o, cofnąć, odkręcić. I teraz mamy miejsce tutaj, żeby zapakować tutaj naboje. Co zaraz uczynimy. Pakujemy tutaj patronki. To już trzecie podejście. Myślę, że kiedyś się bym wyrobił, jakbym tak troszeczkę poładował te magazynki. Nie dziwię się, że żołnierze Armii Czerwonej woleli jednak te łukowe. Pewnie głównie chodziło właśnie o przyjemność, jaką sprawiało ładowanie tego magazynka. Zauważcie, że ja tutaj... O, jest, mam. Załadowaliśmy, widzicie? Podało już do góry. I teraz zakładamy tutaj naszą klapeczkę i blokujemy magazynek. Magazynek został załadowany. Zakładamy słuchawki, bo pepesza to jest przerażający efekt akustyczny. Wolałbym nawet strzelać z Mośka bez słuchawek niż z pepeszy. Kwestia gustu. I zapodajemy sobie pepesze. O, proszę. Teraz zapodajemy do pepeszy magazynek. Magazynek podpięty. Teraz tak, trzymamy zawsze od spodu magazynek. I tutaj Maciek mnie pouczył, żeby go dopychać do przodu, a nie do tyłu, ponieważ amunicja się lubi zacinać podczas strzelania. Czemu trzymamy za bęben? Widzicie, tu jest blokada magazynka, o ten język taki tutaj, nie? Podczas strzelania można za nią zahaczyć i magazynek spadnie wam na nogi. No, w najlepszym razie stłucze wam palec, a w najgorszym razie wróg was zastrzeli, bo zabraknie wam amunicji. Więc co? Przeciągamy gałkę i próbujemy z tego strzelić. To jest naprawdę... Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy. I patrzymy. Przyginam go do przodu. No i zaraz wszystko dobrze. I już koniec zabawy? Niestety tak.
Pepeszą chwilę tak szybko mijają. Słuchajcie, szybkostrzelność tej broni. Teoretycznie to było jakieś 600 na minutę, a praktycznie to w zależności od nasmarowania zamka, sprawności tego magazynka i tak dalej, to mogło w pewnym momencie dojść do jakiejś potwornej szybkostrzelności około 1000 na minutę, ale też mogła ta szybkostrzelność spaść na przykład do 300. Także broń jest nieprzewidywalna i dlatego ją lubię. Słuchajcie, jak jesteśmy już przy różnych rozwiązaniach Armii Czerwonej, broni strzeleckiej, to oczywiście standardowy pistolet z II wojny radziecki, turski Tokariew 33. Słuchajcie, ta broń, no, wzorowana na Browningu belgijskim, oczywiście, no, bez dwóch zdań. I co? No, broń, która w 1933 roku została wprowadzona na uzbrojenie Armii Czerwonej, zastąpiła nagany i nie była za bardzo lubiana przez żołnierzy Armii Czerwonej. Nie była lubiana do tego stopnia, że już w 1941 roku planowano zastąpić ją zupełnie innym pistoletem. Ale co? Wybuchła wojna. Wybuchła wojna i radziecki żołnierz musiał sobie radzić z tym, co było, czyli właśnie z turskimi Tokariewami, i zostały gigantyczne ilości wyprodukowane i one bujały się tak naprawdę do lat 70. jeszcze w armii rosyjskiej. Właściwie w Armii Czerwonej, przepraszam bardzo. Pakujemy magazynek. Sprawdzamy, czy się załadował. Odciągamy zamek, jest załadowane. Słuchajcie, taką zabawę możecie uskuteczniać sami sobie, jeżeli zrobicie sobie pozwolenie na broń. To jest w Polsce możliwe i niech nikt wam nie wmawia, że nie wolno mieć pozwolenia na broń w Polsce, i kupić sobie jeden z tych egzemplarzy radzieckiej broni, bo one są koszmarnie tanie jeszcze. I rozkoszować się strzelaniem z takich wynalazków. Uwaga, walimy. I skończyła się nam zabawa. Proszę Państwa, Panie i Panowie, Tulski Tokariew. Nic dodać, nic ująć. Broń legenda II wojny światowej, produkowana jeszcze bardzo, bardzo długo po II wojnie światowej i używana aż po dziś dzień. Oto, kochani, DP-27 albo 28. Ten karabin maszynowy, ten właściwie tak zwany lekki karabin maszynowy, pojawia się w roku 1927 w Armii Czerwonej, potem przechodzi pewne modyfikacje i w 1928 roku już tymi modyfikacjami wchodzi do gry, aczkolwiek no jeszcze długo, długo jest modyfikowany, to już jest ta ostateczna wersja, taka upgrade'owana bardzo mocno w trakcie wojny na podstawie doświadczeń wojennych. O co chodzi z tym lekkim karabinem maszynowym, bo de facto jest to lekki karabin maszynowy. Otóż Rosjanie w latach 20. no, mieli przed oczami przede wszystkim walki z czasów wojny domowej. Czyli czerwoni, biali, ganiali się i co? I Wielka Brytania oczywiście sponsorowała białych, dostarczała duże ilości lekkich karabinów maszynowych Lewisa. I to jest radziecka odpowiedź na tego Lewisa. Tak byli zafascynowani Lewisami, że postanowili mieć własnego Lewisa, którego skonstruował niejaki Dziegtarjow. I to jest właśnie radziecki Lewis. Zobaczcie, co przede wszystkim upadamia go do Lewisa? Magazynek dyskowy, który jest zakładany z góry broń. Jak się ten magazynek ładuje? No, bardzo kłopotliwe w warunkach bojowych. Naprawdę zaraz wam pokażę, jak się wykonuje tą tajemniczą czynność załadowania magazynka. Sobie ją obejrzyjcie i zaraz będziemy strzelać, ok? Ładowanie dysku do DP to nie jest fajna sprawa. Znaczy, jak się szczególnie robi to po raz pierwszy w życiu, to wam pokażę. Wkładamy tutaj, cofamy, przekręcamy ten bęben tego patefonu tak zwanego i nabój wszedł. Teraz znowu od spodu musimy przekręcić to, podajemy następny nabój i znowu przekręcamy i podajemy nabój i przekręcamy dysk. A jeszcze mocniej i podajemy następny. Są takie zapadki wewnątrz tego magazynka. Po prostu każdy kolejny nabój wpada w zapadkę. I mamy, proszę. I mamy załadowane 5 sztuk. Te 5 sztuk wystrzelimy. Przy DP strzelanie krótkimi seriami było bardzo ważną sprawą. Dobra, słuchajcie, mamy już magazynek załadowany, tak? Jest, fajnie. Wszystko, no i co? I rozpoczynamy zabawę. Otóż, żeby zacząć z tego strzelać, musimy założyć magazynek. Trzeba pamiętać, żeby najpierw go blokować tutaj. Aha, jeszcze jedna sprawa. Żeby założyć ten magazynek, przeładujemy go sobie. Widzicie? Teraz założymy magazynek i mocnym uderzeniem dłoni już jest na swoim miejscu. Teraz co robimy? Zakładamy słuchawki.
Zamek jest już naciągnięty. Przymierzamy się. I słuchajcie, tu jest bezpiecznik. Bez ciśnięcia tego bezpiecznika nie oddacie strzału. Nie ma grzyba, naprawdę. Widzicie tutaj, o, w tym miejscu. I teraz tak, składamy się, wciskamy ten bezpiecznik i co? I wywalamy krótką serię. Koniec. 5 sztuk. Wystrzeliłem dokładnie 5 sztuk nabojów. Zobaczymy, jaki był efekt. Już to za zniszczeń Popkiewicz dokonał. Tak, trafiliśmy gościa gdzieś tak koło, no powiedzmy, w obojczyk dostał i 2 razy w brzuszek. 1 pocisk Popkiewicz posłał gdzieś do nieba. Czyli jedna seria była trochę w górę, druga trochę w dół. Celowałem mniej więcej w brzuszek, czyli miałem niezły rozrzut. I to jest kolejny wynalazek dla Armii Czerwonej z czasów II wojny światowej. Właściwie taki już końcowy wynalazek, PPS-43. Miał być, właściwie stał się następcą PPS-y, a wymyślony został dlatego, że szczególnie wojska jakieś zmotoryzowane, szczególnie jednostki pancerne, no potrzebowały jakichś pistoletów maszynowych, żeby oganiać się przed swoimi wrogami, a PPS-y z tym drewnianym wiosłem były trochę za długie. Dlatego też został zaprojektowany taki pistolet maszynowy, który ma składaną kolbę. Tutaj taki lekki uśmiech w stronę niemieckiego MP. O, rozkładana taka stopka. I co? I zasilone z magazynka łukowego. Znowu nie ma tutaj filozofii. Gładki, płaski, ładny magazynek. Zaraz go załadujemy. Ładuje się go prosto, dwurzędowy magazynek, po prostu do pistoletu maszynowego. No to co, siadamy sobie na taboreciku. Zakładam słuchawki, żeby nie zepsuć fryzury. Podpinamy do PPS-a magazynek, pamiętając, żeby walnąć. I słuchajcie, to jest świetna, ergonomiczna broń. Ja ją uwielbiam. Strzelanie to jest z PPS-a 43, to jest czysta przyjemność. Widzicie? Naprawdę uwielbiam z niego strzelać. Jeżeli dla PPS-a dla mnie troszeczkę za bardzo jest hałaśliwa, to ta broń jest dosyć precyzyjna, jak na oczywiście pistolet maszynowy. I brzydka. Ja uwielbiam brzydkie sztuki broni, a Armia Czerwona uznała, że nie ma to być ładne, to ma być skuteczne i rzeczywiście każdy z tych egzemplarzy, który wam pokazywałem, był głównie skuteczny, a nie ładny. Czego nie można powiedzieć o niemieckiej broni, gdzie niemieccy konstruktorzy bardzo skupili się na tej designerskiej sferze broni. To jest tak naprawdę na wojnie najmniej ważna, bo jest nieistotne. Wróg się nie poczuje obrażony, że zabito go z jakiejś brzydkiej broni. On ma to w tyłku. Słuchajcie, gdyby nie przepisy tutaj na strzelnicy, to ja się podejmuję z tego czegoś strzelać z jednej ręki. To jest tak wygodne. I słuchajcie, teraz pora na konkurs. Zobaczymy, co tutaj Popkiewicz walnął. To jest efekt tych moich wygłupów i strzelań. I to jest Zygmunt, podziurawiony przeze mnie w ramach tych moich eksperymentów z radziecką bronią. Zobaczcie, każdy z was się może tak bawić. To nie jest tak, że jestem jakiś uprzywilejowany. Po prostu mam pozwolenie na broń, należę do Związku Strzeleckiego i sobie mogę tak strzelać. I wy też możecie. Wszyscy w Polsce jesteśmy równi, więc nie ma żadnego problemu. Nie dajcie się zwieść. Każdy w Polsce może sobie postrzelać. Tylko nie Zygmunt. Cześć. Słuchajcie, na zakończenie mam taką zagadkę. Czy ja będę wróżył z kuli? Maciek mi podpowiedział tą zagadkę. Co to jest? Słuchajcie, pokażę wam tą tajemniczą kulę, z której będę wróżył. Kto zgadnie, co to jest? Jest związany na pewno z Armią Czerwoną i z II wojną światową. I jest to broń, wam jeszcze podpowiem. Jaka broń? No, sami zgadnijcie. Może wpadnie jakaś koszulka, czapka, poszukiwaczy historii, czy coś w tym rodzaju. Kulo, kulo, powiedz, kim jesteś.